Siemaneczko, z tej strony Metal, witam w kolejnym odcinku Alei z Metalem. Dzisiaj nauczymy się jednego z gorszych, bardziej nudnych i bardzo niepraktycznych Oeleli. Mianowicie jest to taka sytuacja. Wykonuje się ją bardzo niewygodnie, całkiem długo a sytuacja się często powtarza. Dobra. Zacznijmy od tego, że mamy taką trójkę i mamy jeden cały pasek, całą trójkę i jedną dwójkę. To jest taki charakterystyczny punkt powiązania tych trzech rzeczy. Ponieważ zaczynamy od tego, że żeby zacząć OLL-a, musimy mieć tą trójkę skierowaną w dół, albo w tą stronę, albo w tą. Drugą rzeczą, jak już mamy skierowane w dół, to kontrolujemy ten pasek. Jeżeli mamy tak trójkę, to po prawej albo po lewej stronie, czyli po naszych bocznych stronach, musi być trójka. Akurat tu jest, to musiałaby być tu trójka. Ale nie ma, więc musi być tu. I teraz jest algorytm jakby na prawą stronę, którego się akurat dzisiaj właśnie nauczymy. Od razu wam go pokazuję. Numer 26. Jak go stworzyć, jak go rozwiązać. OK. Zaczniemy może od tego. Wykonujemy. No, teraz go pokażę bez mówienia. Bardzo beznadziejnie. Na koniec filmiku będzie niespodzianka mała. Dobrze, jedziemy. Odsuwamy dwie warstwy do przodu i obkręcamy, robimy jeden ruch U. Potem obkręcamy dwa razy. I robimy ruch tą lewą ręką. Znowu obkręcamy dwa razy, robimy ruch lewą ręką. Obracamy dwa razy, robimy ruch prawą ręką i cofamy. I tak się wykonał algorytm. Teraz go można zrobić na drugą rękę, na lewą, ale to będzie jutro. Więc ja go będę dalej kontynuował z tej strony. Tak, tak, dwa razy, hop, dwa razy, hop, dwa razy. Dokręcamy i odkręcamy. Dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. No nieważne jak się liczy. To teraz go mogę wykonać trochę szybciej. Jak widzicie, nie jest on wcale taki szybki. No. No to teraz oczekiwana niespodzianka. Mianowicie dwie niespodzianki. Mam tutaj naklejeczki świeżo malowane. Nie no, żartuję. Świeżo wycięte naklejki na Mirrora. Złote. Na moją aukcję teraz, znaczy aukcję ogólnie, w mojej ofercie będą teraz do kupienia naklejki na Mirrora. Oferta będzie bardzo rozłożysta, ponieważ kolorystycznie można wybrać prawie wszystko. Można wybrać złoty, można wybrać srebrny, można wybrać na przykład żółty fluorescencyjny, cała kostka, no po prostu barwy są nieograniczone, prawie. Srebrny też jest, tylko nie taki jak jest na oryginalnej kostce. Można na przykład zamówić, że kolorystycznie jak jest trójka, czyli na przykład to jest górna warstwa, to będzie białe, to jest dolna warstwa, to będzie żółte. Tu będzie na przykład czerwony, tu będzie pomarańczowy, tu będzie niebieski i zielony. Więc naprawdę wymyślać można dowoli. Oczywiście do tego se tu dodaję folię transferową. No taką jedną. I tu jest druga niespodzianka. Myślę, że bardziej niespodziankowa. Naklejki na Squeba. To jest taka świąteczna moja oferta. Z racji tego, że od 2014 roku na zawody wchodzi konkurencja Squeb, to ja będę sprzedawał naklejki na Squeba, ponieważ wielu osobom się będzie prawdopodobnie zdzierały naklejki, skoro się układa już tak zawodowo dużo. Więc będzie można je zamówić. U mnie, chyba tylko u mnie, jak na razie się dowiedziałem w Polsce. Na żółtej naklejce daję logo Metal. Jeszcze nie jestem pewien, czy to jest zgodne z przepisami, że może być na krawędzi. Prawdopodobnie przerzucę to jakoś na
center. Myślę, że logo całkiem estetyczne. Kolory też są jak najbardziej estetyczne. Kontrastują. I wymyśliłem, że bardziej będzie pasował ciemny niebieski. Ładnie pasuje z zielonym niż taki jasny. O, tu mam dla porównania jasny niebieski. Myślę, że on będzie bardziej widoczny i lepiej wyglądał. O więcej informacji zapraszam na Facebooka. Jeżeli ktoś jest zainteresowany kupnem, to pisać na PW. Może dam jakiegoś maila albo coś w tym stylu. Jak ktoś potrzebuje, to mogę też na Allegro wrzucić. To chyba byłoby na tyle. Dzięki i do zobaczenia jutro. Cześć.